Dzień dobry, witam w dzisiejszym vlogu. Witam ja, bo Kapi oczywiście jest na siłowni i załatwia nam miejsce w rowerowni. Chociaż jakby się uprzeć, to jednak witam się we dwójkę. Dzisiaj mamy 35 plus 2 i najprawdopodobniej idziemy dzisiaj zobaczyć Dzidziusia. Ale wiąże się z tym dosyć ciekawa historia i żeby ją opowiedzieć, poczekam jednak na Kapiego, bo jest po prostu śmieszna. A few moments later. Dobrze, proszę Państwa, przyszedł nasz ukochany Kapi i mogę Wam opowiedzieć tą wspaniałą historię. No, dawaj. Opowiedz swoją wersję, nie? Opowiem. A Ty będziesz swoją opowiadał? To są dwie wersje, rozumiem, wydarzeń? Nie ma dwóch wersji wydarzeń, aczkolwiek są w sumie dwie wersje z racji takiej, że są dwa podejścia do tego. Aha, no tak, bo moje podejście jest gorsze. Tak. Nie! Tego nie powiedziałem teraz, aczkolwiek cieszę się, że sama to poczułaś. No, nieprawda. Otóż, wczoraj byłam u lekarza i szłam tam z buta. No i jak wracałam, to już czułam, że jest mi ciężko i tak dalej. Nic nadzwyczajnego się nie działo, nic mnie nie bolało jak szłam. Po prostu czułam, że już jestem zmęczona i muszę wracać do domu. Ale jak wróciłam do domu, to położyłam się i potem jak wstałam, to poczułam, że jednak trochę się nadwyrężyłam i zaczął boleć mnie nawet nie tyle co sam brzuch, co bardziej tak jakby pod spodem, pod brzuchem jakby. No, nie było to nic nadzwyczajnego, tak czułam... Tak zwane pod brzuszem. No, można tak powiedzieć. Nie potrafię tego tak do końca opisać i chyba nawet do końca nie chcę. Ale czułam, że nie jest to nic niepokojącego, bo... Wiecie, ja po prostu czułam się tak, jakbym była po jakichś ćwiczeniach, jakbym miała jakiś zakwas i tak dalej. No i jestem na końcówce ciąży, ja jestem w 36 tygodniu ciąży, więc ma prawo mnie czasem coś boleć, jeżeli się nadwyrężę w jakiś sposób. No i po prostu uznałam, że muszę leżeć i odpoczywać. Zresztą napisałam też do Oli, która jest teraz w trzeciej ciąży i wie, czy takie rzeczy mogą być jakkolwiek... No wiecie, takie, żeby się zestresować czy coś. Uspokoiła mnie i tak dalej, więc wszystko było w porządku. No ale Kapi do mnie pisze, co tam u mnie i tak dalej. No to ja mu mówię no wprost, że wróciłam od tego lekarza, że no teraz boli mnie troszeczkę w tym miejscu, ale nie ma tragedii, że sobie leżę i tak dalej, i tak dalej. Wieczorem Kapi poszedł do swoich rodziców po jakieś albumy ze zdjęciami, potem wam zresztą pokażemy kilka zdjęć Kapiego i wraca do domu i mówi mi, że jutro oznajmia mi, że jutro idziemy do ginekologa, mimo że nie jesteśmy zapisani, więc będziemy musieli się wcisnąć w kolejkę i zapytać się w ogóle, czy możemy przyjść. Ale już Kapi powiedział mamie, że mnie bolał brzuch, więc musimy jutro koniecznie iść do ginekologa. No tak. I jakby to jest okej, okay, ja nie mam pretensji, spoko. A on do mnie mówi, no ja do siostry też napisałem, a ja mówię, co? I się okazało, że nie dość, że od razu poleciał do mamy. Nie od razu. Jak od razu? Ja poszedłem tak przy okazji, powiedziałem. No dobrze, no ale to jeszcze do siostry napisał. Ja się go pytałam, a do babci też napisałeś, że mnie brzuch boli, bo ja w ciąży jestem i po dłuższym chodzeniu boli mnie brzuch. Nie, no, babcia prostu... dalej była, wiesz, dawno. Miała, a do cioci napisałeś? Też nie, bo dawno też miała, a do kogoś, kto jeszcze był w ciąży, to napisałeś? No nie, to mówiłem ci, no po prostu masakra. I wiecie, ja teraz się śmieję z tego, no mnie to bawi. Nie mam pretensji, bo wolę, żeby było w tą stronę, żeby Kapi był nadopiekuńczy i się stresował ze mną i wiecie, przejmował się, niż odwrotnie, prawda? Ale po prostu mnie to bawi. Ale kocham cię, Misiu, naprawdę. No, bo nie masz wyboru no, teraz. Nie mam wyboru już. Już teraz już nie ma powrotu aktualnie. Już jestem zakotwiczona tutaj. No. Ale no po prostu rozbawiło mnie to, bo wiecie, ja no, gdybym czuła, że jest naprawdę źle, że boli mnie mocno, to ja nawet bym nie napisała do Kapiego najpierw, że o, brzuszek mnie boli, tylko bym już załatwiała sobie lekarza, czy do szpitala, czy bym mu napisała, że ej, jest coś nie tak, przyjedź, czy cokolwiek. No i właśnie a on robi tutaj... aferę na całą rodzinę. Takie mam przygody. Ja już muszę urodzić, bo ja zostanę jakimś pacjentem specjalnym niedługo. No, już jesteś pacjentem. Musimy iść dzisiaj do ginekologa podobno. Nie wiemy, czy to się wydarzy, bo to... No,
czemu ma się nie wydarzyć? No bo nie wiadomo, czy będziemy wpuszczeni. No a to będzie, ktoś tam jakiś bramkarz będzie stał, nie, ale może pani powie, że jest na przykład tylko godzina dzisiaj albo coś i ma tych pacjentów i już się z nami nie zdąży, żebyśmy przyszli za tydzień czy coś. No to wtedy się dramatyzuje. No jak woli! I się wchodzi. No Jezus, czym problem? Więc dajcie znać, czy wasi faceci też byli tacy nadopiekuńczy i tak zestresowani każdą drobnostką, jak byłyście w ciąży, ale kapitan wspomniał, że jesteśmy ze sobą 9 lat i właśnie parę dni temu świętowaliśmy 9. rocznicę i co śmieszne, vloga z tego dnia zobaczycie dopiero później, ale o tym się dowiecie później. Chciałam wam pokazać tylko bukiet taki piękny. Co to robi? No, obgryza ci kosmetyczkę. Oh no! Dostałam taki piękny bukiet dużych róż. Jedna jest biała z myślą o babyku. To jest różyczka dla babyka. Także oprócz tego, że jest nadopiekuńczy i zestresowany, to jest też kochany. Dobra, jest już chwilę później, niedługo idziemy do Gineksa i wszystkiego się dowiemy, kto miał rację, się dowiemy. Ale w ogóle, bo to umknęło też w tej całej historii. My ogólnie mieliśmy iść do lekarza, ale za tydzień, a pójdziemy dzisiaj. Tak, no okej, tak to miało wyglądać, ale zanim tam pójdziemy, to zabierzemy się właśnie za dokończanie spraw, bo czas nagli, a my już chcemy po prostu mieć już, wiecie, tutaj gotowe wszystko. I jedną z rzeczy, które musimy zrobić, to jest właśnie przywiercenie tych półek, które były w sypialni. Teraz one wylądują mniej więcej gdzieś w tym miejscu i no ile razy byśmy nie wiercili, zawsze wierciliśmy w taki sposób i wyznaczaliśmy te dziurki, że wiecie, wymierzaliśmy tutaj, ile centymetrów. To było męczące. W ogóle bardzo dużo obliczeń tutaj było, bardzo dużo niepotrzebnych obliczeń się okazuje, z racji takiej, że na TikToku widziałem trikasa takiego, że wiecie, bierze się taką taśmę albo jakąkolwiek inną, zaznacza się tutaj ten cały tył taśmą, no nie? Odrysowuje się dziury w tych miejscach, w których są, albo robi się dziurki, bo najzwyczajniej na świecie. I przykłada się do ściany. I tam się wierci, nie? Dziur. No po prostu, prościej się nie da. A my tak przekombinowaliśmy. Zawsze, zawsze. Każdym razem, zawsze. Co byśmy nie wiercili, to my po tak. prostu... Tak, obliczenia z góry 2,5 cm, tutaj jest 11,5 tu mm. Big brain. No, big brain time jak nic. Więc to wyniosłem z TikToka. Jakby ktoś mówił, że TikTok to gówno, no to nie zgadzam się, bo można dużo rzeczy fajnych wynieść, tylko że trzeba trafić na odpowiednie filmiki. A propos naszego wiercenia, zmieniania miejsc i tak dalej, to tutaj stoi nasza wystawka, kolekcja Capiego Alkoholi. Śmiejecie się z nas, że jak nie pampersy, to alkohol, to coś tam. Ale ja pamiętajcie, że my po prostu jesteśmy w trakcie przenoszenia wszystkiego. Idzie nam to opornie i powoli, ale no niestety, korzystamy z dni, kiedy możemy, a teraz jeszcze szybko się robi ciemno, plus nie mamy swojej wiertarki, pożyczamy od taty Capiego, więc musimy się też dostosować. Także no, jeżeli widzicie takie ekscesy, jak najpierw pampersy, a potem kolekcja Capiego, to wiedzcie, że to jest przejściowe. Tak samo było z regałem, który tam stał. No ale już powędrował do piwnicy. Co ty robisz? Juniuś ma pierdolca. No, więc wszyscy, naprawdę, uwierzcie nam. Te rzeczy poznikają. Aktualnie w komodzie są pampersy schowane. Wcześniej były tam ciuszki. Ciuszki już są wyprane i przeniesione do pokoiku, więc teraz jest miejsce na te pampersy. Pampersy niedługo też zaczną znikać, więc i alkohol zniknie! No dokładnie, alkohol też będzie znikać, bo tak jak mówiliście, pępkowo się zbliża. A przed państwem nasz kot, który oczywiście... Niuniuś, zrobił sobie coś z oczkiem. Teraz nie widać, ale już mu łzawi. On dosłownie co chwilę, jak nie jedno, to drugie, coś sobie robi przy zabawie, nie? Jakoś się bawi, tak, zahacza coś i wiecznie chodzi jakimś napuchniętym, zaczerwienionym, zaustawionym. Ja zawsze się śmieję z tego, że on po prostu w 100% wziął od mamy swoje te cechy z racji takiej, że zawsze jak rzuciłem poduszką na przykład w okcie, to ona dostawała w oko, w jakiś sposób, ja nie wiem jak ona to robiła. Teraz ale tak ma okulary. Teraz ma okulary i pewnie dlatego chciała okulary, nie dlatego, że źle widziała, ale przynajmniej ma teraz taką osłonkę. Ale zawsze, za każdym razem, z czym bym nie rzucił, zawsze w oko. No i nie musiał po mnie o dziedziczu, tak? Co dzisiaj zrobiłeś w oczko? Co się stało? Masakra. Nice.
Tak, działa ten sposób, więc polecam, jeżeli będziecie sobie na pewno... O, właśnie TikToka oglądałem a propos tego, skąd tu mam. Jak będziecie kiedyś sobie coś wieszali albo wiercili, wiem, że nikt z was nie będzie, bo macie facetów od tego, ale możecie mu podpowiedzieć wtedy. Działa. Więc... Spory brzuch. Wróciliśmy od słuchajcie, lekarza. Słuchajcie, po prostu ja się nie odzywam. Mhm. Okcia, nie odzywaj się, bo co? Niech opowiada, no. Co masz tam do powiedzenia wszystkim? Że generalnie wszystko jest okej. Okay. Muszę się oszczędzać. I dostaliśmy sygnał, że dzidzia może przyjść wcześniej niż jest to planowane. Więc nawet tak, z cesarskim cięciem. Właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy, że mamy termin już podany. To ten termin, możemy po prostu do niego nie doczekać. Więc niech każdy weźmie sobie tego vloga jako taką przestrogę albo lekcję. Żeby nigdy nie dać sobie wmówić, żeby kobiety nigdy nie dały sobie wmówić, same sobie i też swoim partnerom, że kobieta zawsze ma rację. Bo tak nie jest. Ale czy ja się z tobą kłóciłam, żeby nie pójść do lekarza? Nie, ja mówiłam... Czy ona się ze mną kłóciła? Tak. Nie, ja... Kłóciła się. Ja mówiłam tylko tyle, że ja czuję, że to nie jest nic strasznego, co musiałoby spowodować takie, wiesz, biegnięcie do lekarza. No i czy pani powiedziała, że to jest coś strasznego? Nie. Nie, ale jak na szczęście, że przyszliśmy, to pani powiedziała, że o, trzeba uważać. No to tak, no to wiesz, jak mnie bolało troszeczkę chociaż, no to ja już wiedziałam, że muszę uważać. No ale dobrze, Boże, ty jesteś taki troskliwy. No, tak, ale żeby było jasne, uważać dlatego, że jest szansa, że wyjdzie wcześniej. Nie, że tam coś złego się dzieje, tylko że po prostu jest szansa, że wyjdzie wcześniej. No trzymajmy kciuki, żeby tak nie było, bo mimo, że jestem bliżej końca niż dalej, to jednak jeszcze tak troszeczkę tak, wypadałoby poczekać. Jeszcze takie niecałe 2 tygodnie, jak się przeciągnie, to już będzie gitara, powiedziała. Mm-hmm. Więc jest szansa, że dzidzia może się pojawić wcześniej. Mamy nadzieję, że tak się nie stanie. Powiedziała nam, że w każdej chwili. Nie, no bez przesady. Już nie gadaj, wcale tak nie powiedziała. Tak powiedziała, żeby uważać, bo... On słyszał, co chciał, nie? Żeby było na jego. Nie. Tak. Powiedziała, że... Znaczy, może nie jest tak, że już trzeba kłaść okcie. No właśnie, bo tak bym była w szpitalu. Tak, oczywiście. Ale powiedziała, że już naprawdę to wygląda tak, jakby już było przygotowywanie. Mhm. Więc? W każdej chwili. Aktualnie wiecie, już trochę z nas zeszło, ale w pierwszym momencie byliśmy tacy... Zestresowani od razu, bo... Jezu, naprawdę, aż nie wiedzieliśmy... Ani torby spakowanej, nadal nie mamy, ale będziemy to robić na pewno tak. Dniach. Ale po prostu my tak patrzyliśmy się na siebie i nawet nie wiedzieliśmy, co do siebie mamy powiedzieć, tak... Tak, bo wtedy nas uderzyło to, że... Że to jest takie prawdziwe, nie? No. Więc z mojej strony przez najbliższe dni leżaczkowanie. Wiadomo, no tak jak mówię, no nie muszę iść do szpitala, więc nie ma tutaj żadnej tragedii jakiejś. Tak, można powiedziała, że można wychodzić, tak. Ale długich spacerów nie robić. Mm-mm. Chwilę można się tam pokręcić, wracać. I dużo odpoczywać po tym wszystkim, więc tak. Ale żeby się odstresować, mam tutaj albumiki, które dostaliśmy właściwie od moich rodziców, do których jestem ja. I wyglądałem śmiesznie. Ja zawsze na siebie mówiłem gremlin. Jak ja widziałem swoje zdjęcia, byłem takim typowym gremlinem. Typowiutkim, zresztą zaraz zobaczycie. Nie, ja uważam, że Kapi był mega uroczy, szczególnie dlatego, że był po prostu właśnie taki śmieszny, ale też taki roześmiany. On się zawsze uśmiechał, nie to, żebym go znała, ale zawsze na zdjęciach był uśmiechnięty. Tak wychodzę. W przeciwieństwie do mnie, ja zawsze byłam zaskoczona. Pierwsze zdjęcie z moją mamasitą, zobaczcie, jaka byłem ulana klucha. Widzicie to? To zdjęcie. Teraz ja. Widać. 20 kilo mniej. No. A tutaj, no, 20 kilo starszy.
Nie no, tu wygląda... Ale serio, tragic. Teraz ludzie ci mówią, że wyglądasz młodziej jak schudłeś. Ale jak patrzę na to zdjęcie, moim zdaniem tutaj znacznie wyglądam młodziej, mimo że tak, właśnie taka kula, nie? Ludzie widzą cię na zdjęciach i tak dalej, na żywo też trochę inaczej to wygląda. Aczkolwiek to zdjęcie było robione 5 lat temu, chyba dlatego może jestem młodszy. Chyba tak, to takie baby jeszcze. Dobra, pokazuj zdjęcia. Bo my mówiliśmy, że Kati uśmiechnięty, ale patrzcie na to. Ja wyglądasz jak miniaturowy dziadziuś jakiś. To zdjęcie jest moje ulubione, bo wyglądam właśnie jak taki mały dziadziuś. No a tutaj ma być właśnie potwierdzenie, że zawsze cieszyłem japę. Proszę. Do aparatu. Drugie. Proszę. Trzecie w jakimś damskim stroju. Dali, co my tu mamy. Tutaj. Tu patrz jaki słodziutki. Też. Tutaj też taki fircyk cynamon. O, cute. To jaki pudzian. Tutaj poważny biznesmen. No, jak? Jakieś telefony wykonywane. Wiecznie uśmiechnięty, jak widać. Ty pokaż. Zawsze mamy po prostu polewkę, jak widzimy zdjęcia Kapiego z dzieciństwa, ale jednocześnie jak się ogląda takie zdjęcia z lat 90., to się odnosi takie wrażenie, że my wszyscy mamy takie same zdjęcia. Nie dość, że ciuchy są takie same, jakieś zabawki, łóżeczka. W tym samym miejscu, tak, w tym samym wystrój mieszkania. Tak, po prostu to jest tak śmieszne. Tam tylko osoby się zmieniają, no. Ale rekwizyty to jest zawsze to samo. No. No właśnie, i ten zawodnik tym takim, ale tutaj chyba coś widać. No, o Jezu, zobacz. Aż boli. No, tutaj taki lekki wzgórek. No, zawsze mnie kopię w tym miejscu, bo te, tu manuszki. Tu manuszki właśnie i tu kopię i tutaj się, wiecie, napina na to. Hello. O Jezu. Giri, 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 giri. A tam napiera i wiecie, co może się stać. No. Okcja mi nie pozwala w ogóle tak robić. Nie, tak możesz, ale nie możesz. Nie. Jak on naciska od środka, to ty nie możesz od zewnątrz. Ale ja go nie naciskam od zewnątrz, ja go tiru, tiru, tiru robię, a okcja mi nie pozwala go miziać wtedy. To jest takie dziwne uczucie, takie średnio przyjemne. I don't give a... Ja i tak się dziwię, że naprawdę sprawiają mi przyjemność te ruchy, że się z nich cieszę, tak wiecie, że ojej, kopnął mnie, ale fajnie. Ja byłam święcie przekonana, że ruchy będą dla mnie czymś takim mega creepy, bo... Ja jestem taka, że jak widzę na przykład ranę, bliznę, pip, 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 to dosłownie dostaję takiego mini zawału, za chwilę boli mnie to miejsce. Albo nie wiem, czy pamiętacie, albo doświadczyliście, dzieci zawsze zdrapywały sobie strupy. Ja byłam chyba jedynym dzieckiem na świecie, które tego nie robiło, bo mnie ciary przechodziły po całym ciele, tym bardziej jak widziałam, jak ktoś to robi. Więc jak sobie wyobrażałam, że w przyszłości będzie mnie kopać dziecko od środka, to normalnie nie byłam w stanie pojąć tego, a i tak jest okej, okay. Ale jeżeli Kapi jeszcze mnie szturcha z drugiej strony, to dziękuję bardzo. Hello from the other side. Więc ostatecznie tym pozytywnym akcentem i kopniakami żegnamy się z wami w tym vlogu. Zapraszamy was na następnego vloga. Wychodzi tutaj? No. Zapraszamy was na następnego vlogasa. Zachęcamy oczywiście, że jak już dotrwaliście tak daleko, a to naprawdę jest daleko, zostawcie kciuka. No i co? I widzimy się, tak jak już mówiłem, w następnym vlogasie za parę dni. Bye! Hello. Bye.